Radio Oko. Moi drodzy, na zegarach 18, prawie 19 minut po godzinie 7. Mamy dzisiaj 8 dzień grudnia. Ja w studiu mam już gościa. Jest nim Marcin Grabowski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, witam Panie redaktorze. Sporo się dzieje, nie tylko w mieście, ale również u Was. Za nami chociażby Moto Mikołaje, taka cykliczna impreza, w której też braliście udział. Tak, panie redaktorze, ja z całego serca chciałem tutaj serdecznie podziękować organizatorom za to, że udało im się tutaj jakby zorganizować tak wspaniałe przedsięwzięcie Moto Mikołaje, gdzie pierwszy raz odbyły się te Moto Mikołaje właśnie na osiedlu naszym stacja, tak? Gdzie to było, myślę, duże wydarzenie, duże zainteresowanie i no liczę na to, że ta impreza jakoś wpisze się może cyklicznie w nasz tutaj krajobraz naszego też miasta, ale i naszego osiedla. Przyznam szczerze, bo również miałem przyjemność być na tej imprezie. Bardzo fajne miejsce, bardzo przyjazne mieszkańcom i tam rzeczywiście, no postaraliście się, bo nawet piękny śnieg padał. To ja myślę, że to organizatorzy, my jako Rada Osiedla, no również gdzieś tam swoje cegiełki niemało mieliśmy i tutaj ja się też zadeklarowałem i deklarowaliśmy, że jako Rada Osiedla, jako społeczność na stacji jesteśmy gotowi do tego, żeby wspólnie tutaj takie szlachetne inicjatywy podejmować i działać razem dla dobra naszego miasta i przede wszystkim naszego też osiedla. Czyli można powiedzieć, że ta scena nie stoi tam niepotrzebnie i jak najbardziej będziecie chcieli robić tam różnego rodzaju wydarzenia. No myślę, że tak, że teraz jest ten czas taki, gdzie no nie mamy tych lockdownów, na szczęście jest mniej różnych takich losowych zdarzeń i liczę na to, że będziemy cały czas jako Rada Osiedla działać i różne imprezy przygotowywać, gdzie w tym roku przecież też mieliśmy bieg kolejarza, który też jest cyklicznie już od kilkunastu lat i ten bieg też cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W następnym roku również szykujemy taką imprezę. A już za kilka dni kolejne spotkanie też w tym samym miejscu. No właśnie, tutaj serdecznie chciałbym Państwa, wszystkich słuchaczy, pana redaktora również zaprosić na wydarzenie nasze, na naszym osiedlu. Właśnie w tym miejscu, o którym przed chwilą pan redaktor wspomniał, czyli centralnym punkcie naszego osiedla stacja w Ostrołęce, przy dworcu PKP na scenie, przy multicentrum, placu dworcowym. To będzie nasza wigilia osiedlowa, która pierwszy taki start tej naszego wydarzenia miał miejsce w 2019. Później były dwa lata, wiadomo, troszeczkę takie, gdzie były ograniczenia związane z różnym przygotowaniem różnych wydarzeń. A dzisiaj wracamy po dwóch latach i mam nadzieję, że również też tutaj dopisze nam i pogoda, i mieszkańcy, których dzisiaj serdecznie już zapraszam, mieszkańców naszego osiedla, jak również i wszystkich, którzy mają ochotę z nami wspólnie spędzić ten czas. Jest to niedziela, 11 grudnia, godzina 14, no przy scenie, a na scenie będą śpiewały różne kolędy dzieci ze szkoły podstawowej numer 3, z przedszkola numer 18, z przedszkol naszych tutaj na stacji prywatnych. Będą mogły się najmłodsi zaprezentować. Serdecznie zapraszam. Będzie też dzielenie się opłatkiem. No i coś tam też, żebyśmy mogli skosztować tych potraw wigilijnych również. No i na koniec też powiem, że będzie Mikołaj dla dzieci, dlatego też zapraszam tych najmłodszych, bo to myślę, że dla nich to będzie też piękna sprawa. Już dziś serdecznie Państwa zapraszam w imieniu Rady Osiedla Stacja. A my będziemy Państwu na pewno jeszcze przypominać o tym wydarzeniu, a moim Państwa gościem był Marcin Grabowski, kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję.
również, panie redaktorze. Życzę państwu zdrowych, spokojnych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego. Radio Oko.